Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Na wieki wieków, amen. Sialodato Jezu Chrysto, sempre sialodato. Kochani moi, już tutaj w Konstantynowie Łódzkim z księdzem proboszczem parafii zwiastowania. Nawiedzenia. Nawiedzenia, tak. Najświętszej Maryi Panny. Ale tak, nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim. Ksiądz dr Roman Piechowarczyk, proboszcz, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ale dla Sonokuja Konstantynów Łódzki, kon paroko don Roman Piechowarczyk, e anche lui insegna nel Seminarium Maggiore a Łódź, arcidiocesi di Łódź. No właśnie, już znamy księdza Romana, wiemy o tej jego niesamowitej misji, którą odbył, bo tak trzeba powiedzieć, do Turcji. Wiemy o Arce Noego, wiemy, że tam prawdopodobnie odnaleziono właśnie pozostałości Arki Noego. To jest teraz ogromne zainteresowanie wielu ludzi. Ksiądz tam się udał, spotkał ludzi, myśmy o tym rozmawiali z placu Świętego Piotra. Dziś jakby kontynuacja, myślę, że wielu sobie przypomina. Allora, voglio dire che l'abbiamo già parlato. La piazza San Pietro, mi ricordo il collegamento quando Don Roman andato in Turchia per sapere, per vedere, perché si parla che Arca di Noè è stata trovata proprio nella montagna di Ararat, no? Ararat. Allora, domandiamo come è vissuto questo e quale novità adesso. Pytamy o to, co chce nam powiedzieć. Potem przyjedzie, oczywiście będziemy cały czas jeszcze rozmawiać na ten temat w innych częściach programu. Proszę bardzo, księdze. Witam serdecznie raz jeszcze wszystkich widzów, ale także członków tej wielkiej rodziny świętego Charbela. Saluto tutti quanti, voi, quelli che siete telespettatori, ma anche tutti quanti che siete in quella grande famiglia di San Charbel. Otóż, no cóż, moja taka refleksja po tym, co udało mi się przeżyć i zobaczyć będąc w Turcji, jest następująca. Allora, quello che ho visto, quello che ho potuto toccare anche in Turchia, la mia riflessione è quella. Przede wszystkim Góra Ararat jest bardzo piękną, wyjątkową w świecie górą. Jako samotna góra wulkaniczna jest największą górą w świecie. Allora, come dice lui, la montagna Ararat è una montagna più, molto bella e più grande dopo vulcanica montagna, direi, no? Da sola in montagna. Mm-hmm. Non è, diciamo, che sono altre colline, altre montagne al fianco. Lei è proprio singola, proprio da sola questa Góra Ararat. I o tej górze jest mowa właśnie w Księdze Wyjścia, w Piśmie Świętym. No i proprio leggiamo su questa montagna anche nella Sacra Scrittura. Tak. Natomiast gdy chodzi o kwestię tej wielkiej konstrukcji drewnianej, która została odkryta kilka lat temu, 2007-2009-2014. Allora, se riguarda di quella costruzione che è stata ritrovata proprio in quella montagna, diciamo resti di Arca di Noè da 2007 fino al 2014, questo ritrovamento da 2007 fino al 2014. Ten temat ciągle wzbudza wiele pytań, bo musi wzbudzać związane i z potopem, i z historią Ziemi. Allora, questo, da quel momento ci sono tante domande, tante momenti anche di capire come tutto quello accaduto da tempi di Noè. Tak. A z drugiej strony wzrasta coraz bardziej liczba osób, które są przekonane coraz bardziej, że to, co tam jest, najprawdopodobniej jest to Arka Noego. Ma devo dirvi che veramente sempre di più ci sono quelli che credono, che cominciano a credere che veramente i resti che sono stati ritrovati in questa montagna Ararat sono veramente resti di Arka di Noè. Tą osobą najbardziej przekonaną jest Ahmed Ertugrul, którego miałem okazję poznać. Musulmano, vero? Tak. Najbardziej, la persona più sicura è Ahmed
Ertugrul, un turco, diciamo musulmano, che lui ha avuto modo di conoscere. I dzięki którego odkryciom inne osoby mogły iść jego śladem i też... Grazie di lui tante persone potevano andare con le sue tracce e vedere le cose che lui ha trovato. No i trzeba jasno podkreślić, że ta konstrukcja nie jest widoczna tak po prostu gołym okiem z zewnątrz, ale jest przykryta wieloma metrami skał wulkanicznych. Tanti metri, no? Allora possiamo dire che quella costruzione, diciamo, non è, diciamo, così, perché ci sono tante pietre sopra di quella costruzione, tante pietre quale coprono proprio questi resti di Arca di Noè. No właśnie. Więc te resti, one sono przykryte skałami. Allora questi resti che sono nel montagna sono coperte con tante pietre. Które są scementowane zamarzniętym lodem. A tutto quello è proprio è coperto anche con ghiaccio, perché è molto freddo. Perché altitudine da quale l'hanno trovato, jaka to jest wysokość? 4200 metri. Perché dobbiamo ricordare che i resti di Arca di Noè hanno trovato in 4200 metri di altitudine in questa montagna. Tak. No i poza tym chcę powiedzieć, że miałem okazję obejrzeć budowany ośrodek, centrum związany z Arką Noego. Na miejscu, tak? Dokładnie w pobliżu tej góry, w miejscowości Dogu Bayazid, który jest budowany przez Ahmeda Ertugrula. I on opowiada o tym, co wychodzi od Księgi Wyjścia. Znaczy, on akurat nie zna zbyt dobrze Pisma Świętego, ale no, coraz bardziej się otwiera na te sprawy. Allora, lui poteva vedere anche questo centro che stanno costruendo vicino alla montagna, centro della storia di Arca, ma di może to być muzeum takie. Muzeum, takie są le cose che hanno trovato già dentro, c'è qualcosa? Tak, tak, tak. Tam są również w środku, ci sono dentro le cose che hanno trovato già, quei resti dentro l'Arca di Noè. Allora, poi questo musulmano, questo uomo turco, lui che sta preparando, ma si sta aprendo sempre di più di conoscere anche la Sacra Scrittura. Questo è bello. Esatto, si otwiera. Tak. No dobra, in następna konferencja oczywiście będziemy kontynuować, Księże Romani, tę rozmowę ciekawą, tak, bo ja was zachęcam, bądźcie czujni na naszym portalu przez Szarbel Telewizję, bo tylko z Księdzem Romanem, który wybierze się na kolejną konferencję, a już kiedy? W październiku, najbliższym październiku tego roku będzie konferencja organizowana przez wielu profesorów, m.in. profesora Belli z Istambułu na temat właśnie Arki Noego. Oczywiście my będziemy cały czas towarzyszyć. Chcemy wiedzieć, czy chcemy, bo coraz więcej ludzi się interesuje właśnie, czy to jest ta prawdziwa Arka Noego, która jest. A ksiądz wierzy osobiście. Myślę, że tak. Allora, carissimi, sul nostro portale, sul nostro TV Charbel, voi guardate sempre, perché saremo dietro di questa storia, anche sapendo già che Don Roman ci andrà a mese di ottobre per una conferenza, forse avrà anche suo discorso internazionale in questo luogo. Ma ho fatto anche la domanda: tu credi che questi resti sono veramente arca? E lui dice: io penso di sì, dopo che cosa ha visto, dopo quanto ha capito già essendo nel luogo. Więc dziękujemy i będziemy towarzyszyć. Oczywiście następne spotkanie, myślę, że będą kolejne jakieś informacje, które ksiądz nam będzie mógł przekazać. Bardzo dziękujemy. Z przyjemnością. Allora, vi saluto e prossimo incontro sicuramente sarà molto importante, perché saranno sempre le cose nuove. Così vi ringrazio tutti quanti e proseguite con noi di questa storia, bellissima storia di Arca di Noè. A więc na tym kończymy i bądźcie razem z nami w tych programach, aby śledzić tą piękną historię. A jakże by to było niesamowite, gdyby się okazało po tych wszystkich badaniach, że to najprawdziwsza Arka Noego, a bylibyśmy jedną z pierwszych telewizji, która to śledzi. Nie tylko śledzi, ale która się zainteresowała. Tak. I może ja też dziś osobiście, patrząc na księdza, zaczynam też ufać, że to jest prawdziwa Arka Noego.
Grazie tutti, dziękujemy, do zobaczenia. Arrivederci. Dziękujemy. Szczęść Boże.